prima seduta del Parlamento polacco sotto la neve. Dopo lo scongelamento di 5,1 miliardi di euro proposto dalla Commissione europea per la Polonia, ora serve davvero un passo in avanti da parte del Paese. Varsavia infatti ha bisogno soprattutto di un sistema giudiziario indipendente per sbloccare i fondi europei. We didn't really feel the support of the European Union institutions, especially European Commission, but since 2019-2020 they realized that the problem is big. Now we feel their support, their milestones negotiated actually by the peace government. Most of those milestones concerns the repairment of the judiciary. We have worked on 5 bills that should repair what's been damaged within the judiciary in the last 8 years. And we hope that the new government will help us to help the society to make some repairs and changes for the better. Per il primo passo, la depoliticizzazione del Consiglio Nazionale della Magistratura, il Parlamento di Varsavia ha già nominato nuovi rappresentanti nel Consiglio. Będziemy brać udział jako te osoby wybrane przez Parlament w pracach Rady. Będziemy patrzeć na ręce tym, którzy są już w tej Radzie z tej części sędziowskiej. I myślę, że to jest taki początek zmian, bo należy przede wszystkim zmienić ustawę o KRS-ie, tak żeby z powrotem sędziowie wybierali część sędziowską tego ciała, a nie politycy. Ale mamy głosy, dużo opinii, że należy ten proces jeszcze też zdemokratyzować. I politici di spicco del partito PiS respingono le accuse di smantellamento dello Stato di diritto. Fundusze powinny być uruchomione natychmiast, bo to wynika po prostu z prawa europejskiego. My od dawna o tym mówiliśmy, że przyczyny, dla których te fundusze są wstrzymywane, nie mają tak naprawdę charakteru prawnego. One mają charakter wyłącznie polityczny. My się cieszymy z każdej decyzji, która przywraca stan zgodny z prawem. Stan zgodny z prawem jest taki, że Polska pieniądze otrzymuje. Mamy pierwsze decyzje, chociaż przecież z prawnego punktu widzenia nic się nie zmieniło. I bardzo dobrze, dlatego że te pieniądze się po prostu Polakom należą. Yesterday, the European Commission recommended the release of 5 billion euros for Poland. However, these are not funds that depend on changes in the Polish justice system. For this money, Poland will still have to wait and work. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.